Chciałem Państwu przedstawić niezwykły eksperyment. Eksperyment, nad którym aż trudno w to uwierzyć, od ponad kilkunastu lat pracuje ponad 2000 fizyków z całego świata. Mowa o eksperymencie CMS, budowanym także przy współudziale polskich fizyków w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN pod Genewą. Celem eksperymentu jest badanie podstawowych praw przyrody na najbardziej fundamentalnym poziomie, na poziomie cząstek elementarnych. Z pewnością zadają sobie Państwo pytanie, po co w ogóle podejmujemy tak gigantyczne wysiłki, angażujące tak wiele umysłów i tak duże środki. Wymieniłbym tutaj trzy zasadnicze motywy. Chyba najważniejszy to jest po prostu ludzkie dążenie do poznania i zrozumienia świata. Drugi motyw to nazwałbym taki produkt uboczny. Projektując detektory tak czułe, że mogą rejestrować pojedyncze cząstki elementarne, znajdujemy rozwiązania, które przydają się w wielu innych dziedzinach, w medycynie, w technice, nawet w archeologii. I wreszcie trzeci powód, taka już bardzo daleka perspektywa, praktyczne zastosowanie tych odkryć w życiu codziennym. Bardzo trudno jest przewidzieć, jakie to będą zastosowania, bo nie przyjdą one wcześniej za 50 lat. 50 lat, 100 lat to jest taki okres, kiedy rzeczywiście można się spodziewać, że prawa fizyki, które badamy w tych eksperymentach, znajdą zastosowanie w życiu codziennym. Obecnie największym dotychczas zbudowanym akceleratorem był tak zwany LEP, Large Electron Positron Collider, zbudowany właśnie w ośrodku CERN pod Genewą. Został on zbudowany w tunelu o obwodzie 27 km. To jest taki typowy tunel, w którym zwykle jeździ metro. Rzeczywiście do jego budowy zatrudniono po prostu firmę zajmującą się normalnie budowaniem metra. Tunel ten jest tutaj zaznaczony na zdjęciu lotniczym okolic Genewy. Możemy tu rozpoznać jezioro genewskie, pas startowy lotniska, ale jest on tylko zaznaczony, nie widać go w rzeczywistości, bo przebiega mniej więcej 100 metrów pod ziemią. Tu możemy na mapce prześledzić jego bieg. Obecnie ten akcelerator zakończył już swoją działalność i w tym samym tunelu montowany jest wielki zderzacz hadronów, Large Hadron Collider. Na nim zaś będą zbudowane eksperymenty, o których właśnie dzisiaj mowa. Eksperyment CMS i eksperyment Atlas. Energia protonów będzie naprawdę gigantyczna. 7 teraelektronowoltów z jednej strony, 7 teraelektronowoltów z drugiej strony. Pole magnetyczne niezbędne do tego, żeby utrzymać protony o tak wysokiej energii po okręgu, to jest mniej więcej 8,4 tesli. W tym akceleratorze będzie przyspieszanych jednocześnie prawie 3000 paczek protonów z każdej strony, które będą się ze sobą zderzały, a w każdej paczce będzie 10 do 11 protonów. Te paczki będą się przecinać z częstością 40 MHz, czyli co 25 nanosekund, nanosekunda to jest 1 miliardowa sekundy, będzie dochodziło do zderzeń takich paczek. I w zderzeniu paczek będziemy mieli 10 do 20 zderzeń par proton-proton. A więc gigantyczna liczba przypadków właśnie po to, żeby znaleźć te bardzo rzadkie, które być może nie dadzą się już opisać modelem standardowym i będą stanowiły jakieś światełko w stronę znalezienia nowej teorii. A to zdjęcie tego właśnie tunelu. Widać magnesy poprzedniego akceleratora LEP. Jest tam nawet specjalna kolejka do tego, żeby się tam przemieszczać i przenosić aparaturę. Oprócz akceleratorów potrzebujemy jeszcze detektory, które będą rejestrowały cząstki wyprodukowane w tych zderzeniach. Detektory opierają się w zasadzie na takiej fizyce, którą znamy ze szkoły średniej, może troszeczkę bardziej zaawansowaną, ale rzeczywiście są to urządzenia naprawdę pomysłowe. Może wymienię kilka podstawowych technik detekcyjnych. Taka najbardziej tradycyjna polega na tym, że cząstka przechodząc przez materię jonizuje ją.
I jeżeli cząstka przechodzi przez emulsję fotograficzną, wtedy ta jonizacja jest widoczna po prostu jako zaciemnienie emulsji, dzięki czemu możemy zobaczyć ślad, którędy cząstka przeszła. Podobny efekt uzyskujemy, jeżeli cząstka przechodzi przez przegrzaną ciecz, czyli ciecz bardzo ostrożnie podgrzewaną, równomiernie w całej objętości, tak, że przekroczona została temperatura wrzenia, a do wrzenia jeszcze nie doszło. W tak przegrzanej cieczy wystarczy najmniejsze zaburzenie, żeby wrzenie rozpocząć. I właśnie wzdłuż toru cząstki na zjonizowanych atomach, zjonizowanych cząsteczkach takie wrzenie się rozpoczyna. Kiedy sfotografujemy taką przegrzaną ciecz w moment po przejściu cząstki, widzimy ślad cząstki w postaci właśnie takich pęcherzyków w miejscach, gdzie rozpoczęło się wrzenie. To chyba najbardziej zasłużone detektory. Dzisiaj coraz więcej używamy detektorów elektronicznych, półprzewodnikowych, takich, w których cząstka przechodząc powoduje powstawanie par elektrondziura. Dzięki temu mamy przepływ prądu, który możemy następnie rejestrować. Jeszcze inna metoda wykorzystuje fakt jonizacji gazu przez przechodzącą cząstkę. Taki gaz umieszczamy zwykle między dwoma elektrodami, do których przykładamy wysokie napięcie i po przejściu cząstki właśnie wzdłuż jej śladu następuje wyładowanie elektryczne, które znowu można sfotografować, a można zarejestrować elektronicznie. Jeszcze inna metoda wykorzystuje fakt, że cząstka przechodząca przez niektóre substancje pobudza atomy, które następnie spadając z powrotem do stanu podstawowego emitują fotony. Te fotony możemy rejestrować i dzięki temu dowiedzieć się, że tamtędy właśnie przeszła cząstka elementarna. Do tego wykorzystujemy rozmaite fotoczułe elementy elektroniczne, takie jak fotopowielacze czy fotodiody. Wreszcie ostatnio często stosowaną metodą jest wykorzystywanie tak zwanego promieniowania Cherenkowa. Jest to promieniowanie, które wysyłają cząstki poruszające się w materii szybciej niż wynosi prędkość światła w tejże substancji. Oczywiście nie mogą się poruszać szybciej niż wynosi prędkość światła w próżni, ale w różnych ośrodkach prędkość światła jest zwykle mniejsza niż prędkość światła w próżni i jest możliwe, żeby cząstka poruszała się z prędkością większą niż prędkość światła w danym ośrodku. Przypomina to nieco poruszanie się samolotu w powietrzu z prędkością większą niż prędkość dźwięku. W momencie przekraczania bariery dźwięku powstaje taka fala uderzeniowa, którą słyszymy jako taki huk do nas dochodzący. Nieco podobne zjawisko mamy właśnie, kiedy cząstka pokonuje materię z prędkością większą niż światło. Wtedy też emituje taką falę uderzeniową, świetlną tym razem, w takim wąskim stożku. Ten stożek możemy, jeżeli zmierzymy kąt rozwarcia tego stożka, możemy nawet określić prędkość, z jaką cząstka się porusza. I we współczesnych eksperymentach, takich jak właśnie CMS, o którym mowa, wykorzystujemy praktycznie wszystkie te techniki. Detektor jest dość złożonym urządzeniem i z czego się składa, to pokażę za chwilę. Ale nie wystarczy zarejestrować cząstkę. Chcemy zmierzyć jej podstawowe własności, takie jak masa, jak energia, jak pęd. Trudno jest zmierzyć prędkość cząstki, dlatego że cząstki o tych energiach poruszają się praktycznie z prędkością światła, więc taki pomiar byłby bardzo niedokładny. Dlatego zwykle mierzymy raczej pęd cząstki i z niego dopiero możemy wyliczyć prędkość. Pęd najprościej jest mierzyć patrząc na promień krzywizny cząstki w polu magnetycznym. Dlatego detektory cząstek często umieszczone są w bardzo silnym polu magnetycznym, które powoduje zakrzywienie torów i mierząc zakrzywienie toru potrafimy wyznaczyć pęd takiej cząstki. Aby zmierzyć energię, wykorzystujemy fakt, że elektrony i fotony grzęzną w materii, produkując tak zwaną kaskadę elektromagnetyczną. Zjawisko to polega na tym, że elektron przechodzący przez materię może wyemitować foton. Foton może skonwertować na parę elektron-pozyton. Każdy z nich może znowu wyemitować foton i w ten sposób powstaje coraz to większa kaskada cząstek o coraz to mniejszej energii. Kaskada rozwija się aż do wyczerpania energii i w związku z tym, licząc ile cząstek było w takiej kaskadzie, możemy określić, jaka była energia cząstki pierwotnej. Podobnie zachowują się cięższe cząstki, zwane hadronami, takie jak protony czy neutrony,
ale wytwarzają one innego rodzaju kaskadę, zwane kaskadą hadronową. Taka kaskada jest zwykle dłuższa niż kaskada elektromagnetyczna. Stosunkowo łatwo je od siebie odróżnić. Żeby zmierzyć liczbę cząstek, często używamy takich detektorów, w których jakaś warstwa pochłaniająca energię, płyty miedziane, ołowiane, przeplatane są z warstwami rejestrującymi cząstki, jakimiś właśnie komorami gazowymi albo scintylatorami rejestrującymi przejście cząstek. Taki układ detektorów nazywamy kalorymetrem i uwaga, nie należy tego mylić z takim kalorymetrem używanym w szkole do wyznaczania równoważnika ciepła i pracy, ale nazwa kalorymetr oznacza po prostu tyle, że urządzenie to służy do pomiaru energii, chociaż działa na zupełnie innej zasadzie. Nie wystarczy zarejestrować cząstkę, nie wystarczy zmierzyć jej energię, trzeba jeszcze zidentyfikować, co to była za cząstka. Jest to zadanie iście detektywistyczne. Musimy wykorzystać całą naszą wiedzę o oddziaływaniu cząstek z materią, żeby potrafić je rzeczywiście zidentyfikować. Co wiemy o cząstkach? Jak one oddziaływują z materią? Cząstka naładowana pozostawia ślad na skutek jonizacji. Elektron, foton tworzą kaskadę elektromagnetyczną, grzęznąc w materii. Protony, neutrony tworzą tak zwaną kaskadę hadronową. I teraz, żeby te wszystkie efekty wykorzystać, zwykle eksperyment składa się z czterech warstw, czterech detektorów. Tak zwany wewnętrzny detektor śladowy, czasem zwany z angielskiego trackerem, następnie kalorymetr elektromagnetyczny, kalorymetr hadronowy i zewnętrzny detektor śladowy, zwany detektorem mionowym. Popatrzmy, jak można rozpoznać różnego rodzaju cząstki, wykorzystując taką strukturę. Foton w wewnętrznym detektorze śladowym nie pozostawia śladu, bo nie jest cząstką naładowaną, tworzy kaskadę elektromagnetyczną, nie tworzy kaskady hadronowej i już nie dolatuje do detektora zewnętrznego, bo ugrzął w elektromagnetycznym. Elektron podobnie, ale zostawia nam ślad w detektorze wewnętrznym, bo jest cząstką naładowaną. W zewnętrznym już nie pozostawia, bo ugrzął w kalorymetrze. Proton, pion, kaon tworzą kaskadę hadronową, tam grzęzną i nie widać ich już w detektorze zewnętrznym, śladowym, ale wewnętrznym są widziane, bo są cząstką naładowaną. Neutron również tworzy kaskadę hadronową, ale nie pozostawia śladu jako cząstka neutralna. Wreszcie mion pozostawia ślad zarówno w detektorze wewnętrznym, śladowym, jak i zewnętrznym i dlatego właśnie on jest zwany detektorem mionowym, natomiast nie pozostawia żadnej kaskady, nie grzęźnie w tych kalorymetrach, tylko przelatuje dalej. Najciekawszym chyba przypadkiem jest neutrino, które nie pozostawia po sobie nic. I wydawałoby się, że sprawa jest beznadziejna. Ale z pomocą nam przychodzi zasada zachowania energii i pędu. Jeżeli pomierzymy energię i pędy wszystkich cząstek w eksperymencie i okaże się, że ten bilans się nie zgadza, to nie znaczy, że została złamana zasada zachowania energii. Najprawdopodobniej energia została uniesiona przez jakąś niewidoczną cząstkę, najczęściej właśnie neutrino. W ten sposób potrafimy nawet obliczyć energię i pęd takiego neutrina, które nam uciekło. Tak to wygląda na takim uproszczonym schemacie. Te cztery warstwy detektora, o których wspominałem, wewnętrzny detektor śladowy, kalorymetr elektromagnetyczny, kalorymetr hadronowy, detektor mionowy i właśnie obrazy tych poszczególnych cząstek. Foton, który nie zostawia żadnego śladu, tylko kaskadę elektromagnetyczną, elektron, pojedynczy ślad i kaskada elektromagnetyczna, proton, ślad i kaskada hadronowa, neutron, tylko kaskada hadronowa i mion, który przelatuje na wskroś, pozostawiając ślad, ale żadnej kaskady. Ponieważ zwykle te cząstki wylatują z jednego punktu, właśnie z tego punktu, w którym doszło do zderzenia dwóch protonów, zwykle ten punkt otacza się tymi czterema warstwami i już prawdziwy projekt detektora, pełnego detektora cząstek elementarnych, wygląda mniej więcej tak. Rozpoznajemy tutaj
te poszczególne warstwy. Ten właśnie wewnętrzny detektor śladowy na żółto, na zielono kalorymetr elektromagnetyczny, na niebiesko kalorymetr hadronowy, a na czerwono zewnętrzny detektor śladowy, czyli właśnie detektor mionów. Tutaj widać jeszcze zaznaczoną cewkę wytwarzającą pole magnetyczne, dzięki któremu tory cząstek naładowanych ulegają zakrzywieniu i możemy zmierzyć ich pęd. Tak wygląda to na obrazku trójwymiarowym. Tu fragment detektora został wycięty, żeby pokazać lepiej wnętrze i znowu rozpoznajemy te dobrze nam już znane części. Wewnętrzny detektor śladowy na żółto, na zielono kalorymetr elektromagnetyczny, na niebiesko hadronowy, cewka tworząca pole magnetyczne i komory mionowe. A żeby Państwu uzmysłowić, jaka jest wielkość tego detektora, tutaj proszę spojrzeć, jest zaznaczona sylwetka takiego małego człowieczka. Ten detektor waży w sumie mniej więcej 12,5 tysiąca ton. Jego średnica wynosi około 15 metrów, długość ponad 20 metrów, a pole magnetyczne wynosi aż 4 tesle. Żeby może dać Państwu jakieś wyobrażenie, jak silne jest to pole, otóż te płyty stalowe, które tutaj mają grubość 60 cm, pod wpływem tego pola magnetycznego ulegają wygięciu o 1 cm. To są siły rzędu 20 tysięcy ton, które działają. Tak silne magnesy są potrzebne, żeby spowodować zakrzywienie najbardziej energetycznych cząstek tam wyprodukowanych. Nie dość, że cząstki, które są wyprodukowane, mają wielką energię, to jeszcze jest ich bardzo dużo. Tutaj widzicie Państwo symulację komputerową jednego takiego zderzenia paczek protonów, w którym doszło do 18 zderzeń par protonów. Jedno z nich to jest takie właśnie poszukiwane przez nas zderzenie, w którym wyprodukowana została cząstka Higgsa. Ta cząstka Higgsa rozpadła się tutaj na 4 miony o wysokich energiach i można je rozpoznać w ten sposób, że są to ślady proste, mają bardzo dużą energię, w związku z tym nie są zakrzywiane przez pole magnetyczne. I proszę bardzo, możecie Państwo się teraz pobawić i odnaleźć na tym rysunku te 4 ślady. Oczywiście nikt tego nie robi, patrząc na obrazek w rzeczywistym eksperymencie. To musi być rozwiązywane za pomocą odpowiednich programów komputerowych, ale przypominam, że takich zderzeń mamy 40 milionów na sekundę. Oto rozwiązanie zagadki. Wyczyściliśmy tutaj wszystkie ślady, które odpowiadały energii mniejszej niż 2 gigaelektronowolty. Pozostało tych śladów kilkanaście. Z nich wyraźnie 4 są proste. Zaznaczyliśmy je tutaj na żółto. Żeby taką łamigłówkę można było rozwiązać, żeby można było rzeczywiście zidentyfikować te ślady w gąszczu innych cząstek, to detektor musi mieć bardzo drobną granulację. Pojedynczy element takiego detektora, taki mikropasek, musi mieć powierzchnię około 1 mm kwadratowego. A widzieli Państwo, jak olbrzymia powierzchnia musi być pokryta. W związku z tym taki detektor składa się z około 10 milionów kanałów elektronicznych. W ciągu 10 lat pracy tego eksperymentu zajdzie około 10 do 17 zderzeń elementarnych. Być może zaobserwowanie 10 egzotycznych przypadków będzie stanowiło epokowe odkrycie nowej fizyki. Ale teraz jak odszukać owe 10 przypadków wśród wszystkich 10 do 17? To jest znacznie gorzej, niż znacznie trudniejsze zadanie niż szukanie igły w stogu siana. Wyobraźmy sobie typową igłę, powiedzmy 5 mm sześciennych, typowy stóg siana 50 m sześciennych. Stosunek jednego do drugiego to jest mniej więcej 1 do 10. Czyli poszukiwanie nowej fizyki w LHC to szukanie igły w milionie stogów siana. Czy rzeczywiście warto podejmować tak gigantyczny wysiłek? Po co to wszystko robimy? Na to już odpowiedziałem Państwu na samym początku wykładu. Po pierwsze, jest to ta
ciekawość świata, poszukiwanie prawdy, poszukiwanie sensu. Po drugie, są to zastosowania bieżące, które przyjdą w najbliższych latach, technik detekcyjnych, któreśmy wynaleźli. I po trzecie, te prawa fizyki, które znajdą zastosowanie, ale dopiero za 50, może 100 lat.